i za chwilę rozpoczynamy. Widzą Państwo, na tym etapie może się prezentować 18-latka i pierwsze uderzenie, ale Chinka w znacznej mierze nie będą, chociaż oczywiście popatrzmy teraz, jak Chinki atakują, pierwsze uderzenie, ale Chinki w ataku, próba miękkiej wrzutki, ale prosto. Chinki teraz świetnie się obróciła w stronę bramki, ale po raz kolejny znakomita interwencja. Zhang, Sun, mocno, gdzie ten krążek się znalazł przed parkanami. Zdecydowanie pewnie dla Brytyjki korzystniejsza, będzie szansa na kontrę, będzie okazja na to, żeby zdobyć go w osłabieniu, ale Brytyjki tego nie wykorzystały. Grej zadanie Han, ale na razie ten krążek daleko od bramki, choć Bill świetnie uderza. Prosto. Bill. Headland. Ładne rozegranie krążka przed bramkę i gol! Emily Harris. Świetne wyprowadzenie krążka przez Shinru. Sama przejechała całe lot. Jeszcze jedna próba. Headland. I tym razem szansę na zmianę swoim koleżankom. Teraz Bill. Bill znakomicie przed chińską bramką. Bill backhandem, ale zbyt lekko. Jeszcze jedna szansa. Jeszcze jedna okazja z ostrego kąta tym razem. Już nie zdążą. I liczy pewnie na to, że do końca swojej kary wytrwa, bo to oznaczałoby, że Chinki nie doprowadziły tu. Brytyjki już w pełnym składzie. I okazja na strzał, ale tym razem kolejna akcja w tym meczu. Bill. W reprezentacji Kanady do lat 18. Teraz pracuje z reprezentacją Chin i patrzy, jak Brytyjki się rozpędzają. Backhandem 2-0! Świetne wykończenie tej akcji. Kapital. Myślę, że zaczną jeszcze w tej tercji ryzykować. Odpowiedź się nadarzyła szybko, ależ ten krążek gdzieś tam. Wtedy w przewadze, teraz już kiedy siły na lodzie były wyrów Brytyjki z tego oblężenia, choć teraz zostały jednoosobowo i okazja na strzał, dobitka obok bramki. Okazja, Garbett pojawiła się z lewej strony, nie dostała krążka, ale jeszcze będzie dobitka, choć przyczajona dalej nieco do strzału i teraz ze błąd, będzie okazja dla Chinek, żeby skontrować, będzie szansa dla Du. Nie było sytuacji sam na sam, ale Chinek są we trzy, ładne rozprowadzenie krążka, okazja, ale znakomicie Howard, choć gdzie krążek się znajduje, nie ma gola. Brytyjskiego zespołu, Du. Howard, mogło to zaskoczyć. Paris, ale przejęły Brytyjki, nie było spalonego, okazja, Wakeling. Nie poradziła sobie, ale jeszcze pusta bramka chińskiego zespołu. Prowadzić. A może odpowiedzą Chinki, bo za chwilę wróci do gry Q. Prowadzeniem tego ataku, no musiałyby już strzelać. Nie trafiła jednak w krążek w ostatniej akcji tej odsłony Lee. I chyba nie będzie już strzału w ostatniej sekundzie. Jeszcze jedna próba, ale krążek przewadza, ale nie potrafiły tego w żaden sposób wykorzystać. Dobrze interweniuje dzisiaj La Howard, choć prawdę mówiąc tych okazji. Na lodzie Emily Harris w buliku przegrała jednak krążek z Żu. Chinki. I jest gol! Świetne rozpoczęcie trzeciej tercji, rozegrane. Zaskoczona Howarda, teraz szansa backhandem. I na raty uda. Szansa przed Brytyjkami, są we dwie. Morrison miała pustą bramkę, nie sięgnęła krążka. Chinki, Lee. Czują, że mogą odrobić straty. Gol! Zheng znalazła się tam, gdzie... Znowu zjeżdżają Chinki do boku. Teraz okazja na zakończenie strzałem. Krążek gdzieś zatańczył znów przed bramkarką. No. Nie trafiły w krążek Chinki, ale jeszcze mają okazję z bliskiej. Ależ akcja indywidualna, powstrzymała to Howard. Chinki jakby chciały w końcówce jeszcze się odgryźć. Jeszcze pokazać, że zasłużyły tutaj na końcowy triumf. Zakończyć ten mecz w trzech tercjach, zadać trzeci cios. Bardzo skuteczna, da trzeciego gola Brytyjkom. Headland przed bramkę i jest Han. Dwie sekundy i za chwilę koniec gry. W 45. Zhu i Zheng wyrównały stan gry, ale teraz Brytyjki. One w przewadze. 4-3, okazja już z bliskiej odległości była szansa.
Garbett. Z prawej strony ma Campbell. Garbett sama przed bramkę. Ten krążek Campbell. Przed bramką. Krążek się znalazł, ale nikt go nie wpepnął do pustej już bramki. Chinki. 80 sekund do końca gry. Szansa na strzał. Okazja i gol! 74 sekundy przed końcem gry. Cieszą się Chinki. 10:03 minucie i 46 sekundzie. W potwornym zamieszaniu pod bramką krążek wtoczył się między słupki i bramki.